Dzień dobry, kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj witam was dosyć niecodziennym widokiem, ponieważ jestem teraz w galerii Wery LWA09, pozdrawiam bardzo serdecznie Wickę, i właśnie jej simka znajdzie się w naszym wyzwaniu dziesięcioleci i będzie przeznaczona dla jednego z bohaterów, jednego z bliźniaków. Ale kochani, to jeszcze nie jest koniec, ponieważ pamiętajcie, że cały czas możecie tworzyć simów do serii. Ja ich wszystkich dostaję na maila, nie wspominam o tym jakoś mocniej, ale to nie oznacza, że o tym zapomniałam, ponieważ jak wiecie, tutaj się pojawiają kolejni bohaterowie, nowi bohaterowie, potrzeba tutaj i mężczyzn, i kobiet. Mówiłam, że planuję też zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nie zmusić was do robienia domów do tej serii, ale tutaj jest taka właśnie kwestia, że z domami może być trochę ciężej. Jeżeli jesteście zainteresowani tworzeniem simów, rodzin całych, postaci do dziesięcioleci, to wbijcie proszę do opisu, rozwincie sobie go, ponieważ tam macie szczegółowe informacje. Chciałabym tylko przypomnieć, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że niestety jestem tutaj zmuszona ograniczyć to tylko i wyłącznie do posiadania galerii, ponieważ nie chcę odbierać plików, no wiecie, niesprawdzonych, nieogarniętych od innych osób, bo to rodzi różne takie problemy, jeżeli chodzi o takie techniczne sprawy i no niestety z bólem serducha, ale muszę tak zrobić, ponieważ mam dużo ważnych rzeczy na komputerze i zwyczajnie nie chcę tak ryzykować, dlatego ograniczyłam to tylko i wyłącznie do galerii. Okay. Zauroczyła. Powiem, że diastema, wiecie, ja mam diastemę, więc jak widzę diastemę, to teraz zaczynam cieszyć. Niektórzy nie znoszą diastemy, ja akurat lubię swoją i jest bardzo dla mnie urocza. Simka ma tutaj piegi, jest taka trochę, wiecie, brinkstonowa, ale ma coś takiego innego w sobie. Coś, czego moje simki normalnie nie mają, dlatego stwierdziłam, że będzie idealna, ma piękne, upięte włosy. Jedyne co zrobię, to to, czego jej brakowało, o czym wam mówiłam, to przyozdobię ją w skina, a ostatnio mam takiego nowego, ulubionego skina. To by było tyle, co chciałabym z nią zrobić. Pozostałe stroje widzę, cała jest tutaj dopieszczona. Także dziękuję bardzo serdecznie autorce za to, że postanowiła właśnie stworzyć taką simkę dla mnie, że jest taka urocza i jednocześnie przypominam po raz setny, jeżeli macie ochotę, macie czas, nie wiem, chcecie, żeby wasz sim się pojawił, to pamiętajcie, że możecie cały czas tworzyć i nie zrażać się, a jeżeli chodzi o te wcześniejsze maile, które ja dostałam, ja podczas... A co to za oczy? Jakieś nowe. Ja podczas przeszukiwania maili i szukania odpowiedniego sima, ja przeglądam wszystkie. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy wy to wysłaliście miesiąc temu, kilka miesięcy temu, no nie wiem, dwa miesiące temu to ogłosiłam. W sensie wiecie, wszystkie te maile mam, wszystkie te maile sobie przeglądam, sprawdzam i biorę pod uwagę. Więc nie przejmujcie się tym, nie musicie wysyłać od nowa tych simów czy coś. Wszystkie siedzą i wszystkie sobie tam weryfikuję, także tak. Emily w związku i ona będzie twoją żoną. Także okej, cieszę się bardzo. Jeszcze raz dziękuję za stworzenie tej simki. Na razie ich sobie tak zostawimy. Nie będę szła tutaj robić im potomków przyszłych, bo myślę, że nie ma sensu. O, widzę, że tu już mamy dzieciaczka z poprzedniej simki. Też super, dziękuję bardzo. Odznaczymy sobie. Odznaczymy sobie jeszcze naszego Chaplina, bo ja wam nie powiedziałam, ja przeprowadziłam Charlie'ego Chaplina i Charlie Chaplin mieszka w pięknym domu, który zaraz wam pokażę, bo ten dom jest po prostu przezaje... Oczywiście żartuję, jakby nie było, żeby nie było. Ten dom znajduje się tu i tu mieszka nasza rodzina i już wam pokażę. Pochwalę się. Ale niektórzy będą znać ten dom i od razu będą wiedzieć, co to za dom, bo chyba go z szósty raz pokazuję. No, ale pokazuję i stwierdzam, że nie po to buduję te wszystkie speedbuildy, żeby potem ich nie wykorzystywać w serii. Nie będę, wiecie, tysiąca domów budować. To jest dom, który budowałam 100 lat temu. A co ty mi to drzwi mówicie, że nie możecie być? Oczywiście, że możecie. To jakieś takie popsute. A to nie, to ja nie wiem. To ja dziękuję. Jak są popsute, to ja dziękuję. To ja zostawię te. Dobra, kochani.
Ustawiamy sobie odpowiednie światło, żebyście widzieli w pełnej krasi. Jest to dom, który prezentuje się w ten sposób. Drewniany, bardzo taki, powiedziałabym, elegancki. Tutaj mamy ogród, nawet jest jakiś namiot, jakby ktoś chciał. Nie wiem, dlaczego jest ten namiot. Tutaj jakieś roślinki, zieleninki, droga i te sprawy. Ogrodzenie nawet jest, wszystko jest do wyboru, do koloru. Ja myślę, że dom całkiem fajnie się prezentuje i tak. I kochani, co najważniejsze, jest to dom, który znajduje się w galerii, więc jeżeli macie ochotę sobie ten dom mieć u siebie i w nim sobie grać, to zapraszam bardzo serdecznie. I teraz tak, bo my mamy tutaj chyba 19 tysięcy do spłacenia i ktoś mi powiedział, że to też jest błąd z aktualizacji, że mam małą działkę i malutki dom i w tym domu chyba z 40 tysięcy rachunków i mówiliście, żebym pamiętała, że jest komornik, ale mi się wydaje, że zanim przyjdzie komornik, to chyba jest jeszcze kwestia, że chyba wodę odcinają po prądzie? Nie wiem, tak mi się wydaje. Muszę zagonić wszystkich do roboty. Konkretnie, bo ja powiedziałam, że ja to spłacę. Nie wiem, czy ja to spłacę oczywiście. I wiecie, co zrobię? Poczytuję. Przepraszam, ale chcę zobaczyć, czy mi się uda to spłacić. Jakiś taki mam challenge dzisiaj, wyzwanie. Czy te 19 tysięcy zostanie przeze mnie... Jakiś mam taki challenge dzisiaj, wiecie. Czy te 19 tysięcy zostanie przeze mnie spłacone? Także ty idziesz tu do roboty. Ty właściwie nie idziesz do żadnej roboty. Ty też nie. Gdzie jesteś, kochana moja? Powiedzieliście, że ona młodziej wygląda w tych włosach. Dla mnie ona wygląda starzej. To ja nie wiem. Ale cieszę się, że wam się podobała zmiana Gabrysia. Bo jak mówię... Ja wiem, że wąs... Stwórz kompozycję. Wszystko. Ja wiem, że wąs jest dosyć problematyczny. W sensie... Uwierzcie mi... Ja, właściwie nie, no teraz mi się podoba wąs. Tak szczerze, podoba mi się. Ten, co on ma. Uważam, że wygląda mega. Ale chodzi o to, że ja wiem, że to jest dyskusyjne, więc nie dziwię się, że niektórzy nie dawaj mu wąsa, ale jesteśmy w takich latach, że naprawdę szkoda tego nie wykorzystywać. Ja zapomniałam sobie o tym, ale szkoda nie wykorzystywać, bo później już nie będzie takich okazji do tego. Także im dłużej możemy tego wąsa trzymać, tym wydaje mi się, że jest fajniej. Poczytujemy z resztą osób. Modyfikuj, nie modyfikuj, potrzeby uszczęśliw, bo ty będziesz się, mój drogi, też uczył na stolarza trochę. W sensie będziesz pomagać, nie? Że będzie to twój główny zawód. Młoda. Modyfikuj, ale widzicie? Ja przynajmniej wam pokazuję, że cheatuję, a nie udaję, że nie cheatuję. W sensie, kiedy nie cheatuję, to nie cheatuję, ale kiedy cheatuję, to już wam to pokazuję, żeby nie było. Ktoś mi mówił, żeby sprzedawać to w sklepie, ale mi się wydaje, że nie ma sensu, bo chyba więcej zarobimy tak, a ten sklep jest taki na ozdobę raczej, nie? Więc ty sobie to wznawiaj i też będziesz sprzedawać. Ty młody... uszczęśliw. Właściwie z tobą nie mam co zrobić, więc... Nie wiem. Sobie chyba idź, po prostu graj. O Jezu. A, bo my mamy święto zbiorów. Ogólnie tak się zastanawiam. Dzień miłości to znaczy, że ktoś będzie umierał. ogólnie tak się zastanawiam. Co? Będzie osiągnięty drugi poziom jedności układania kompozycji kwiatowej. Genevieve może teraz tworzyć kompozycję z róż, lwich paszczy i krokusów. To idealnie, bo my chyba te kwiaty tutaj w ogrodzie mamy. A wiecie, że są zasadzone? Wszystkie. Jeszcze tutaj już nie miałam to zrobić. Boże, miałam to tak ładnie zrobić, a nie zrobiłam. Ale szkoda mi trochę hajsu wywalać. Nie wiem, czy mi się uda to 19 tysięcy zrobić. Chyba się nie uda. A ty pójdziesz tutaj robić rzeźbę? Konia? O, i to sprzedamy. To będą dodatkowe. Hajsy, no mogłabym sklep sprzedać, ale to już bez przesady. To już jak będzie jakiś problem, to weźmiemy pożyczkę. Od Chaplina. Czy coś. Jest to 91 521 wartość domu. Hodowla ziół. To ci posprzedajemy wszystko, bo jest nam niepotrzebne. 1-1. Ktoś coś jeszcze ma dziwnego w wyposażeniu, co należy sprzedać? O, nie. Ale u ciebie jest to. Ale fajnie to wygląda, jak oni siedzą tak przy kominku. To jest jedyne światło. Leonardo oczywiście się opierdziela i hańbi w ogóle nasz dom, przebywając w nim.
dzieci tutaj za niedługo będą dorastać. Tak się trochę zastanawiam, bo powinnam ich może wysłać do szkoły prywatnej, czy coś na tej zasadzie. Tylko wiecie, to trochę widziałabym ich wywaliła z domu, ale z drugiej strony nie, żeby zapewnić im, nie wiem, jakieś lepsze wykształcenie, Gabriel mógłby wysłać ich do szkoły prywatnej, ale nie wiem, co o tym sądzicie. I jakby to, w jaki sposób można byłoby to zrobić? Czy po prostu pobrać z galerii coś, co wyglądałoby jak internat albo szkoła i tam ich wprowadzić? Może to byłoby dobre i oni by sobie tam siedzieli niby i moglibyśmy ich zapraszać co jakiś czas do domu? Bo takiego motywu jeszcze nie mieliśmy w dziesięcioleciach, a przecież w takich dobrych domach to raczej... raczej byłoby dobre, sprzedaj. Pani mężczyźni tutaj dalej będą w pocie czoła próbować zarobić pieniądze. Wiesz co, ty sobie zmimo przed strój, bo tak w takiej bieliźnie siedzisz, to trochę nie wypada. Pomagasz dzisiaj naszemu słodkiemu, cudownemu Gabrielowi zarobić pieniądze, więc dzisiaj czeka was naprawdę ciężka praca. Genevieve, no jest w ciąży, ona już się czuje źle i Gabryś jej powiedział, żeby po prostu już się nie wygłupiała, tylko zmykała do domu, skorzystała z toalety, jakieś śniadanie przygotowała i po prostu odpoczęła, bo przecież to nie jest czas, kiedy ona powinna ciężko harować i że on obiecał, że dom utrzyma, to utrzyma dom i niestety musi utrzymywać też cudownego Leonarda, którego kocha, przecież to jego ojciec, nie? Także Genevieve powiedziała, że jeżeli tak, to okej. Natomiast jak poczuje się lepiej, to będzie raczej starała się mężowi pomóc, bo wiecie, oni tworzą taki zgrany tandem. Możesz coś ugotować, sałatkę owocową, sałatka ogrodowa, no niestety nie możemy nic innego, bo mamy wyłączony prąd. Dzieci tutaj dalej sobie siedzą, Rozalka rysuje, bo Rozalka też bardzo chciała pomóc rodzinie, no to wiadomo, nie? Ale z drugiej strony Gabryś powiedział, żeby dzieci też się nie przejmowały, że docenia ich najmłodszych oczywiście bliźniaków chęć pomocy, ale że... no bez przesady, dzieciaki, macie swoje życie też, powinniście się uczyć, eleganckie nakrycie grochy, Richard po prostu zadzwoni do szkoły dzisiaj, weźmie sobie wolne, dlatego, że będzie dzisiaj bratu pomagać, bo jest potrzebny po prostu w domu. On ma dosyć dobre stopnie z tego, co kojarzę, jest piątkowym uczniem, tutaj w porządku, praca domowa ukończona. Na wakacjach Richard wziął dzień wolnego, także... będzie tutaj pomagać dalej swojemu bratu. A ty co? Czemu do ciebie dzwonię? Urodziło się dziecko! Witaj Leonardo, tu Margaret. Chcę cię zawiadomić, że właśnie urodził ci się... urodził mi się Emil, śliczny mały chłopczyk. Leonardo został znowu ojcem. Pokaż Leonardo, jak to u ciebie wygląda. Aż się rodowód nie chce wczytać. No wiadomo, mała Virginia, która nie żyje. I Gabriel, którego ma ze związku z Eleną McTinsley. Ale ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no szóstkę dzieci, z czego jedno nie żyje. Także jest to po prostu Leonardo uczeń, rozpłodnik i to totalnie. Chodź tutaj naprawisz to, młody. Osiągnięty ósmy poziom gotowania. I potem oczywiście wrócisz pod okiem swojego starszego brata, będziesz dalej tutaj rozwijać swoje techniczne rzeczy. Ukończona praca w drewnie, zrób mebel. Już możesz wannę McTinsleyów robić. On cały czas robi, więc wiecie, te pieniądze tutaj ubywają, ale ja jeszcze nic nie sprzedaję, więc zobaczymy, co tam będzie konkretnie. Jest już gotowa sałatka dla wszystkich, więc zapraszamy bardzo serdecznie poczęstować się. Chodź, weź porcję. Młoda, za ile ty podrośniesz? Jezu, za dwa dni? Kurde, to już w tym tygodniu będzie. Proszę, wszyscy sobie weźcie porcję. A ty też chodź sobie weź porcję. Właściwie to ty też sobie przerwij i chodź wziąć porcję. No i właśnie mówiliście, że fajnie by było, że może Leonardo powinien kogoś sprowadzać. I tak myślę, że to byłoby do niego pasujące. Że jakaś dupencję powinien sobie tutaj sprowadzać i wiecie... inne tego typu rzeczy. Albo chociaż kogoś podrywać. Zobaczymy, kto tutaj będzie nam się tutaj napato... Ble. Zobaczymy, kto się tutaj napatoczy. Albo... możemy go oczywiście wdawać w kolejne romanse. Dziecko mu się urodziło. Oczywiście go to tak średnio interesuje, co go będzie interesować jakieś dziecko. Jego interesuje nie dziecko, tylko proces produkcji. Także, no. Właśnie, Gabriel. Gabriel, weź zjedź swojego ojca, opierdzil go, że... kłóć się
o zasady domowe, że w ogóle nie pracuje to raz, dwa, że łazi w piżamie przy dzieciach i pokazuje swoje majty brudne, a trzy, to że przecież urodziło się dziecko, które każdy chciałby poznać i właściwie to jest rodzeństwo dla Gabrysia młodsze, więc no już jedno dziecko przez niego umarło Leonarda. Boże, jak Gabryś musi nienawidzić Leonarda. Nie dość, że przez niego matka umarła, przez niego umarł jego ukochany ojczym, jeszcze umarła mu siostra i jeszcze jego olał za dziecka i interesował się nim tylko i wyłącznie dlatego, że ten, wiecie, że mógł pieniądze z tego mieć. Ty chodź tutaj, zapytaj jak minął dzień, zagadaj swojego męża, żeby się tak nie denerwował. Jestem tutaj wraz z Simami od was i pomyślałam sobie, że o, jaka ładna. Oczywiście, jaka ładna. Wszystkie mają te same koszule praktycznie, ale pomyślałam sobie, że możemy jakąś tutaj edupencję znaleźć dla naszego... O, ta by była dobra. Taka, wiecie, blondyna, sexy flex. Ja nie mam tej fryzury, więc jej nie pobiorę teraz. A szukam czegoś, co raczej będę mieć w większości modów. Ale ładna, ładna. Pozdrawiam. Nie wiem, kto tworzył, ale takie totalnie w moim stylu, więc chyba ktoś albo mnie bardzo zna, albo po prostu ma podobny styl. Szukam, bo myślę, że fajna byłaby taka dupencja dla... O, ta by była dobra. O, jaka piękna, też ruda. Ale wiecie co? Zapiszę sobie ją w bibliotece, zobaczę ją, ale ja jej zmienię kolor włosów, niestety, no bo już jedną rudą wybrałam. I ją wprowadzimy, żeby wiecie, no taką trochę panią lekkich obyczajów zrobimy z niej. Więc przepraszam twórcy, jeżeli nie taki był jego zamiar, ale to mówiłam, że różne rzeczy możemy tutaj zrobić, więc żeby jakby się z tym liczyć. Ale myślę, że sam motyw tego, żeby taka postać się pojawiła, która będzie romansować z Gabrysiem, jest dosyć fajna. Sam motyw taki. Zamień. Aha. Czegoś nie mam, ale ja mam jej główną białą sukienkę. Co mówicie, że nie mam, jak mam? Przecież ja mam tę sukienkę. Albo jakąś bardzo podobną. No nic, no to dam tę bardzo podobną, którą mamy, tylko muszę ją znaleźć. Albo może tę damy? O, widzicie, to też byłaby dobra. Ale miałam taką kiedyś, jestem pewna, że miałam. Chociaż wiecie, to by było dobre. To by do niej pasowało. No, jeszcze tylko skin i oczy i myślę, że idealnie. Także nasza Erna została wprowadzona, a ta Erna mi się jak jakaś Helga kojarzy, tak niemiecko. Więc no, taki konkret. Musiałam zmienić kolor włosów, tak już wam mówiłam. Poza tym taką rudą już mamy i to jest właśnie magiczna bliźniaczka, więc tym bardziej musiałam zmienić. No ale jak bardzo dużo głosów było na to właśnie, że Leonardo powinien sobie paniki sprowadzać, no to se będzie sprowadzał, nie? To mamy już taką. A potem znowu YouTube będzie do mnie mówił, że musi sprawdzić, czy moje filmy mają odpowiednie treści. I czy aby na pewno wszystko jest okej. Okay. A, ty malujesz. A wiesz, kochana, że możesz? Właściwie z tego będziesz miała też dużo pieniędzy. Tak czy siak, ty sobie strój, zmień strój. Okej. Okay. Ty wyglądasz w ogóle młodziej od swojego syna. A twój syn natomiast wtedy pójdzie sobie tutaj zrobić... skorzystanie i... Czy ty dojadłeś? Nie, nie dojadłeś. Zresztą jak się wychodzi, to oni tak potem stają przy tym jedzeniu. Chodź, ty też sobie to zjedz. Młody tutaj posprzątasz, to młody odłożysz. No i właśnie, ja myślę, że tą Ernę sobie sprowadzimy. Więc MC... O, weź pocztę. Powinny być jakieś zabawki, może prezenty. Uuu. Bo od ciotki Zośki nie chcę pożyczać pieniędzy. Wiecie, już nie chcę pożyczać tych pieniędzy, bo już spłaciliśmy... spłaciliśmy... Czaplina, więc szkoda by było. Leonardo zabrał już wszystko. A to zioła. To co? Rachunki. No wiemy, że są rachunki, wiem. Kto by nie wiedział. Cheat z kody i nie pamiętam niestety jak ona się nazywała, więc zrobimy po prostu wezwij simów. Wykaz wszystkich bezduchów i... Ona jest tu. Więc mamy zamówioną panią do romansowania. O, przyszła. Przyjazne powitanie. Hey.
Tak, tak. Chyba jeszcze rękawiczki powinny mieć. Popraw humor. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Pochwal wygląd, wiecie, nie? Zapytaj, czy jest w związku. Wręcz róże. Ucałuj dłonie. Więc tutaj flirty Leonarda wszedł mocno. No a syn, jak to syn? Udaje, że nic nie widzi. Ty, kolejny. On nie jest akurat synem, ty to naprawisz. Ernest singlem. Wykąpiesz się? Nie, kąpać się nie musisz, tylko skorzystasz. I wracasz tutaj do pracy. Zrób rzeźbę, zrób mebel. O, widzisz, lustro za 87. Trochę mi FPS-y przed chwilą spadły, aż się zaczęłam zastanawiać, co się stało. No ale tutaj mi lecą tak w tym beberzy masakra. Narzekaj na rachunki, to nie, ale tutaj romantyczne. Flirtuj. Ona taka trochę nie w stylu tego Leonarda, nie? No bo ciemne włosy. Ale skoro nie może sobie tutaj pozwolić... Spróbuj uwieść. Poślij pocałunek. Pochwal wygląd. Obejmij. Nie może sobie pozwolić na razie na flirty z żoną swojego syna, która mu się bardzo podoba, dlatego że ona w ciąży, więc wiecie, ty w ciąży to nie. Trzymaj za ręce. No kolejny romans, nie? I pierwszy pocałunek, bardzo proszę, Leonardo. Boże, Gabriel, wywal go. Proszę cię, wywal go, bo nawet mnie to wkur... że muszę to... oglądać. Naprawdę. O mój Boże. O, poproś o zostanie dziewczyną, to nie, na pewno nie. Obejmij. Czyli oczywiście zamiast zabrać cię do roboty, to bierze się do innej roboty. I lecimy tu do góry. Bardzo proszę, postaraj się o dziecko. Wiecie, szansa jest 20%, więc nigdy nie wiadomo, ile jeszcze tutaj spłodzi dzieciaków. Natomiast, jak mówię, to wynajęta pani. Więc no... Boże, jak mnie drażni. Nie wiem, ja wiem, że to jest tylko gra, w której sama roję fabułę, a po prostu szlak mnie trafia na miejscu. W ogóle już kończymy to dziesięciolecie. Powiedz nauczycielowi. Kończymy to dziesięciolecie, nie wiem, czy wiecie. Myślę, że jeszcze ze dwa odcinki będą i będziemy przechodzić do 1930, także jeżeli kogoś to interesuje... O nie, jak ty się źle czujesz, kochana moja, skorzystaj. Weź resztki. A wiesz co, zamień, to te 65 nas nie urządza w żaden sposób, a po prostu jesteś... O. Leonardo. Oczywiście w robocie. Darmo zjad. Zrób mebel, wanna, proszę bardzo. Ale cóż, no muszą się go słuchać, nie? No nie mogą go tak po prostu wywalić, bo ma prawa do domu, więc... Cóż. Skorzystasz i idziesz zrobić kolejny mebel. Lustro. A, kochani, my będziemy już kończyć dzisiejszy odcinek, więc na sam koniec zobaczmy, ile udało mi się tych pieniędzy zarobić. Co my tutaj mamy? 755, te są za 35,70. O, nie ma tragedii, tak wam powiem. 7239 simoleonów. Także i tak nas wciąż nie stać na to, żeby coś z tego było. Ale przynajmniej 7000 się udało zarobić. No niestety będę musiała wpisać kod.
Takie nieszczęśliwe me życie. Kończę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze dla Was w opisie. Widzimy się w kolejnych odcinkach dziesięcioleci. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Pamiętajcie o stawieniu komentarzy, łapek w górę, choćby nawet dla zasięgu jakiejś głupiej emotikony i jakiegoś słowa. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam do wspierania, jeżeli chcecie wspierać mój kanał. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!